Witajcie moi drodzy, witam Was na kolejnym lawendowym goleniu, a konkretnie kolejnym lawendowym zestawie, jaki mam okazję Wam pokazać dzisiaj. Przywitam Was naparem gorącym, bo jakżeby inaczej w takie upały trzeba się jakoś ratować. Ja spożywam tutaj w kubku, mam z Herbapolu kwiat lawendy właśnie jako napar na gorąco. Najbardziej służy mi podczas upałów, naprawdę polecam serdecznie. Bardzo orzeźwiająca sprawa. Jeśli ktoś lubi, to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo przyjemna rzecz. I cóż, dzisiaj, tak jak widzieliście na zdjęciu poglądowym, przygotowałem dzisiaj dla Was golenie Germanii, bym powiedział, bo tutaj ciężko określić, skąd jest ten produkt. Wszyscy mówią, że jest to Szwajcaria, jej korzenie są gdzieś w Austrii, produkowana jest w Niemczech, więc niech będzie Germania. Dzisiejszym bohaterem odcinka jest firma Weleda i jej zestaw do golenia, jaki dla Was przygotowałem. Jak wiecie, wszystkich detali, wszystkich szczegółów, jakie starałem się Wam zaprezentować na pierwszym filmie, możecie właśnie tutaj sobie zobaczyć, przypomnieć. Tam opowiadam o tym wszystkim. Dzisiaj podejdę do tego w lakoniczny sposób, pokazując po prostu tubkę tego kremu. Tak on się prezentuje, jest tego 60-75 gram i tak jak widzicie, produkowane w Schwäbisch Gmünd w Niemczech. Tutaj mamy coś na temat Austrii i Wiednia, ale Weleda DE, wiadomo, jest to z rodowodem w Szwajcarii. Weleda to jedna z takich, sama nazwa Weleda, jak pamiętacie, pochodzi od takich mitologicznych i mitologicznej właśnie germańskiej odnowicielki. Tam już nie wdawałem się w szczegóły. Możecie sobie w każdym bądź razie poczytać na ich stronie. Wszystko będzie pod filmem. Wszystkie linki pozostawię, byście sobie mogli zgłębić tajemnice Weledy. I cóż, po goleniu użyję również Weledę. Wodę po goleniu, bardzo przyjemną, w takim oto purpurowym, bym powiedział, flakonie. Zobaczcie, aptecznym. Bo jakby nie było, Weleda, tak jak ja pamiętam i czytałem też, Weleda w Niemczech, czy też w germańskich krajach jest właśnie, była od zawsze dostępna w aptekach najbardziej. Są to produkty jak najbardziej apteczne, specjalizujące się właśnie dla cery wrażliwej, więc tutaj dla wszystkich wrażliwców, takich jak ja, to jest naprawdę produkt przełomowy, bo naprawdę być może nie chodzi tutaj najbardziej o super świetnie pachnący i ekstra, że tak powiem, perfumeryjny zapach. Bardziej oni tutaj, jeśli chodzi o Weledę, skupili się na właściwościach goleniowych, na właściwościach przede wszystkim po goleniu. By ta pielęgnacja była na najwyższym poziomie możliwym i dostępnym dla każdego, bo o to tutaj im najbardziej chodzi, by też cena w miarę była przystępna, by jeśli ktoś z mniejszym budżetem będzie chciał spróbować takich produktów dla siebie, by nie wydawać po prostu fortuny. I cóż, dzisiaj taki zestaw. Na sam początek użyję, że tak powiem, takiego tematycznego produktu zapowiadającego oczywiście przyszłe golenia w lawendowym klimacie, czyli Speck Original. Będzie to mydło już nie do golenia, lecz mydło będzie używane przeze mnie jako pre-shave, czyli Walter Rau. Tutaj również mamy do czynienia z olejkiem lawendowym w składzie. Oczywiście chwalą się szpejkiem, czyli szarotką alpejską. To jest ich główny tutaj sam podpis Waltera Rau. Ich główny składnik, również bardzo pielęgnacyjny, co sobie Niemcy bardzo chwalą. I cóż, do wyrabiania piany użyję pasującego, myślę, idealnie do tego zestawu pędzelka o nazwie Yaki 24 Purple Haze New Brown. Zobaczcie, z taką przepiękną oto purpurową rączką i z takim oto delikatnym włosiem. Wszystko, czyli
takie jedno porządne wyciśnięcie, bo tutaj przestrzegam przed tym, krem, niestety, jak to krem, przeze mnie kremy przede wszystkim w tubie używam do wyrabiania na twarzy z dzikiem, czyli z włosiem dzika, czy też świńskim. I tutaj zawsze dawało to świetne efekty, a niestety Weleda, tak jak powiedziałem w pierwszym filmie, w mojej ocenie, no nie daje się wyrobić, nie daje się z tego nic wyrobić. Walczyłem z tym kremem dosyć długo i tutaj efekty były mizerne, a z pędzlem syntetycznym naprawdę w połączeniu z miską od pani Ani ze smoczych misek, widzicie, tutaj to się rusza jak taki można powiedzieć troszeczkę robal w tej misce. To daje świetne efekty, bardzo dobrą pianę. I maszynę, jaką dzisiaj użyję, używał będę przede wszystkim żyletki Bic. Dalej dzisiaj założyłem nową żyletkę, a maszyna również z rodowodem niemieckim, lecz tutaj muszę się zatrzymać, ponieważ żeby smutno nie było, miejsce polskiej produkcji, dzisiaj niemiecka maszynka w polskim etui, która przyjechała do mnie od Marcina z MS Workshop. Słuchajcie, wykonał dla mnie specjalnie takie etui pod zamówienie do maszynki, którą już Wam prezentuję. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Bardzo fajny, koniakowy kolor, obszyta ciemną nicią z takim tutaj oto przyciskiem. Otwieramy, a w środku maszyna bardzo dobrze Wam znana. Zobaczcie, bardzo prosta. Bardzo prosty, nieskomplikowany, taki ala piórnik do maszynki produkcji niemieckiej z rodowodem brytyjskim, czyli Wilkinson Swart. Jest to maszynka Twist to Open, bardzo popularna. Zobaczcie, tutaj bik już założony. Skręcamy od spodu, wszystko pasuje. Także tutaj była to ostatnia maszynka, którą posiadałem w swojej kolekcji bez opakowania, i tutaj bardzo serdecznie dziękuję Marcinowi z MS Workshop, który wykonał dla mnie takie fajne etui pod zamówienie, bo tutaj, no nie oszukujmy się, no żeby ktoś chciał dla nas uszyć specjalnie do jednej maszynki, to jest to troszeczkę zachodu, a tutaj Marcin stanął na wysokości zadania, wykonał dla mnie takie etui, oczywiście pod zamówienie, pod wymiar, z czego się bardzo, ale to bardzo ucieszyłem i przyjechało, jest. Będę używał, a ja lubię mieć wszystko w komplecie, więc to jest taki wiadomo, u mnie wszystkie maszynki staram się, by były w opakowaniach, czy to oryginalnych, czy nieoryginalnych, ale żeby ono jednak miało to opakowanie, by nie przysłowiowo latała luzem gdzieś tam po szafie. Więc do Wilkinsona brakowało mi takiego etui. No i już jest. Bardzo fajnie, ciasno spasowane. Tutaj to wszystko pasuje ze sobą. Wkłada się to w taki sposób. Zobaczcie. Ciach. Klik. I już. Zobaczcie. I to wszystko ciasno siedzi z dosyć miękkiej skóry. Bardzo przyjemne w dotyku. I bardzo przyjemne przede wszystkim w zapachu, bo zapach jest obłędny. Ja bardzo lubię skórzany zapach, więc tutaj Marcin, jeśli chodzi o zapach i o wykonanie, trafiłeś w dziesiątkę, a jednak takie planowanie na odległość, bo Marcin pochodzi z Mrągowa, czyli aż z drugiego końca Polski, więc tutaj bardzo, bardzo fajnie, że daliśmy radę. Także cóż, jeśli będziecie chcieli takie etui, to zamieszczę Wam link do jego pracowni na Facebooku, byście sobie mogli zobaczyć wszystkie jego prace i być może trafię do kogoś z Was, którzy chcieliby również takie etui do maszynki. Cóż, polecam. Także ja zabieram się już za zwilżenie twarzy. Oczywiście mydełko, szpejk w dłoń. Zarost jest dwudniowy. Moje, że tak powiem, mydełko codzienne. Ja te mydła właśnie ze szpeka bardzo, ale to bardzo sobie chwalę, ponieważ używam go i do kąpieli, chociaż teraz obecnie jest Bond, żel do pod prysznic, to mydełko
jest, że tak powiem, w kolejce, jak tylko bunt się skończy, tak to mydełko ze szpeka trafi pod prysznic. A samo mydełko bardzo nawilżające w bazie talu. Zobaczcie, piana z tego mydła jest bardzo fajna, bardzo dobrze działająca na skórę, natłuszczająco, odżywczo. I chociaż jadę, odkręciłem zimną, wręcz lodowatą wodę, bo no dzisiaj w Poznaniu u nas upał i skwar niesamowity. Do tego rano padały deszcze, burze, więc tutaj zrobiło się, powiem szczerze, bardzo nieprzyjemnie, jest powyżej 30, chyba 2 czy 33 stopni na dworze, więc... Dzisiaj robię sobie taki pre-shave na chłodno. I mimo wszystko, zobaczcie, to mydło się pieni. Bardzo fajnie myje przede wszystkim, oczyszcza skórę, ale jej nie podrażnia, bo to jest najważniejsze w tym całym zamieszaniu, że tak powiem, z tym pre-shave'em. I cóż, mi nie pozostaje nic, jak tylko wyciągnąć pędzel z wody. Oczywiście w kubku mam w miarę ciepłą wodę, nie zimną, bo... Także, żeby pędzel i jego włosie, że tak powiem, to bardzo delikatne, no jednak się nie zniszczyło, więc ta woda jest tutaj taka po prostu letnia. Ona nie jest gorąca, tak jak w przypadku pędzla z dzika. Tutaj dosłownie pół na pół nalałem wody do kubka mojego poznańskiego. I cóż, schodzę na dół i będziemy kręcili pianę. Także tutaj zapach unosi się delikatnie lawendowy. Jak widzicie, piana zrobiła się praktycznie natychmiast. Tutaj jestem najbardziej zdziwiony tym kremem do golenia, że w połączeniu z pędzlem naturalnym niestety piana mi nie wychodzi, choćbym nie wiem co robił. Oczywiście no wychodzi, tak, ale muszę użyć dwa razy tyle towaru, co tutaj widzieliście w miseczce od pani Ani, więc no mija się to z celem, tak, żeby używać tubkę za prawie 40 zł, jeśli się nie mylę, na kilkanaście goleń, to troszeczkę się mija z celem, więc wolę to wyrobić w ten sposób, bo pamiętam z pędzlem z dzika, gdy chciałem to wyrobić, to dałem tyle kremu, ile widzieliście tutaj w misce na pędzel, zacząłem wyrabiać, tej piany nie było, dodałem jeszcze raz tyle samo i dopiero ta piana właśnie powstała, dosyć przyjemna, nie powiem, było to naprawdę świetne golenie, no ale tutaj też chodzi o jakieś względy ekonomiczne, a tutaj w tym aspekcie również należy się liczyć, że i też staram się na swoich filmach Wam pokazać najlepszy sposób, jaki udało mi się znaleźć na ukręcenie danej piany i tego, jakiej ilości używałem.
I zobaczcie, piana już jest gotowa, kilka chwil dosłownie i mamy pianę taką jak ja lubię. Idealnie. Może to tu. Do tego ten w miarę taki fajny, delikatny, lawendowy zapach muśnięty tą cytryną. Mi się właśnie tutaj, jak chodzi o zapach kremu Weleda i tych ich produktów, bardzo mi się podoba, ponieważ jest to takie lawendowe, ale muśnięte i zmiksowane. Zapachy, ponieważ krem jest delikatnie, powiedziałbym, taki cytrusiasto, w cudzysłowie, cytrusiasto-lawendowy, a woda już jest taka troszeczkę bardziej w ton zielony, kwiatowy, a zaś balsam jest z dodatkiem mirry, która bardzo fajnie, przyjemnie tak nadaje jeszcze takiej głębi tego zapachu, więc cóż, zobaczcie, piana. Super sprawa. Naprawdę, gdy się wyczuje już ten krem właśnie z Weledy, wystarczy kilka chwil w tygielku, jak widzieliście, i piana jest natychmiast. Jedno dodanie wody i zobaczcie, ta piana jest mega gęsta, świeci się, błyszczy, oblepia wręcz zarost. Więc cóż, chwytam w dłoń maszynę z dosyć długą rączką, taką przypominającą słupek barberski Wilkinson Sword, pamiętacie, z tych zestawów golitkowych, jakie były dostępne w Rossmanie, z bikiem w komplecie założonym. I cóż mogę powiedzieć? Zobaczcie, pianę zbiera idealnie. Tutaj wypłukiwanie z tej maszyny jest bardzo przyjemne. Zobaczcie. Wszystko jak w najlepszym porządku. Poślizg dosyć dobry. Lecz co do żyletek, nie zostaną moimi faworytami. Tutaj muszę akurat przyznać, że nie wiem, czy są one nieregularne. Tak mi się wydaje, że są one nieregularne, ponieważ ostatnią żyletkę użyłem na 3 golenia i były bardzo przyjemne. Tutaj używam pierwszy raz i od razu czuję delikatne takie szarpanie zarostu. Daje się tym ogolić, nie powiem, nie są to złe żyletki, lecz do Gillette Platinum czy takich moich ulubionych jak Gillette Ruby czy Astry Zielone na przykład, to im bardzo, bardzo daleko. Bardzo przyjemna sprawa. Ten lekko, powiedziałbym, kolońsko-lawendowy zapach jest naprawdę bardzo,
Bardzo przyjemny i na takie upały w sezonie rozkwitu lawendy muszę przyznać, że jest to bardzo fajna propozycja. Oczywiście teraz zimna woda. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie. Ten krem jest tak fajnie nieskomplikowany. Jeśli się go prawidłowo właśnie w mojej ocenie używa, to on naprawdę daje bardzo fajne odczucia podczas golenia i przede wszystkim po goleniu. Bardzo pielęgnacyjna sprawa. Więc cóż, tonik po goleniu z plantacji Lawendowe Zdroje. Również bardzo serdecznie polecam tutaj produkt polski, prosto z samej plantacji lawendy z Wielkopolski. Więc pozostaje mi tylko pofalować. Dobrze. I cóż, przejdźmy do wody po goleniu. Woda po goleniu z firmy Weleda kryje w sobie 100 ml takiego magicznego, myślę, przezroczystego płynu, ale przez tą purpurę, którą tutaj widzicie, niestety nic nie zobaczymy więcej. Informacja, przede wszystkim tutaj te żłobienia są bardzo fajne, ponieważ ta woda bardzo dobrze leży w dłoni, wygląda niczym fiolka apteczna na półce, więc wstrząśnijmy ją. To jest woda na bazie oczaru wirginijskiego z dodatkiem olejków, więc tutaj mamy. I to jest ta klasyczna niemiecka woda, taka, która po chwili, gdy się wchłonie,
Ona jest takiego typu suchego, czyli akurat właśnie na te letnie miesiące, w których nie potrzebujemy aż takiego natłuszczenia bardzo skóry, no chyba że ktoś potrzebuje. Zobaczcie, tutaj mamy dozownik, z którego dosłownie powiedziałbym, leci tak jak słynnej na całą Polskę naszej krajowej przyprawy do zup, czyli Maggi. I zobaczcie, ta woda natychmiast, ona wręcz wchodzi w tą barierę skórną jak gąbka. Więc jeśli ktoś lubi więcej, to tak jak ja to polecam. I teraz mamy oczywiście zapach lawendowy, lecz taki właśnie z twistem podkręconym gdzieś tam głębią taką. Bardzo przyjemna sprawa. I cóż, na samo zakończenie widzicie jeszcze ze starej serii balsam, który również jeszcze, gdy ostatnio widziałem, jeszcze stoją na półkach w Niemczech. Balsam to jest taki, bym powiedział, nie w postaci balsamu, lecz takiego bardziej mleczka lejącego się. Ono jest przede wszystkim bardzo wydajne. Tutaj za ten produkt, choć każą sobie Niemcy zapłacić, to zobaczcie, ono jest bardzo wydajne. Dosłownie dwie krople, tutaj więcej nie potrzeba na skórę. Słuchajcie, skóra jest bardzo odżywiona, delikatnie natłuszczona. Ona się wchłonie gdzieś tak za godzinę i pozostanie takie bardzo przyjemne odczucie delikatności skóry, bo o tym mówiła moja żona, nawet gdy używałem tej weledy gdzieś sobie pomiędzy goleniami na film, to mówiła, że skóra po tej weledzie widać, że jest to produkt naprawdę bardzo dobrej jakości, ponieważ skóra jest bardzo odżywiona, bardzo dobrej kondycji, więc tutaj dla wszystkich tych, którzy lubią produkty dla skóry wrażliwej, to tutaj zestaw od Weledy naprawdę polecam. Jest to godny polecenia i zaufania zestaw. On przyniesie Wam bardzo dobre właściwości goleniowe i odżywcze dla skóry, lecz nie będzie jakoś super pachniał perfumami. Tutaj w tym produkcie niestety nie o to chodzi, ale za to zapach tej mirry właśnie, która się teraz unosi po tym balsamie, jest genialna. W połączeniu oczywiście z delikatnym muśnięciem lawendy i tego cytrusu gdzieś tam w tle. No jest coś niesamowitego. Super sprawa. Cóż, ja popijam dalej swoją lawendową herbatę. Żegnając się z Wami, życzę Wam udanej reszty dnia, a my oczywiście widzimy się w kolejnym lawendowym goleniu, na które już bardzo serdecznie Was zapraszam. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!